Gospodarzem specjalnej konferencji prasowej była wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, bowiem większość drogi wojewódzkiej nr 379, która będzie modernizowana, przebiega właśnie przez gminę Świdnica. W konferencji udział wzięli oprócz pani wójt poseł Wojciech Murzek, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Leszek Loch, wójt gminy Wali Adam Hausman, nadleśniczy nadleśnictwa Świdnica Roman Bereźnicki. Według założeń prace modernizacyjne ponad 11-kilometrowego odcinka drogi od ronda przy ulicy Wałbrzyskiej w Świdnicy do ronda przy ulicy Uczniowskiej w Wałbrzychu mają ruszyć latem tego roku. Przebudowa zakłada poszerzenie drogi do 8 metrów, wyprofilowanie zakrętów, budowę dwóch rond w Witoszowie i Modliszowie. Dodatkowo powstaną nowe zatoki przystankowe i ścieżki pieszo-rowerowe. To jeszcze jest jedno potwierdzenie, że warto marzyć, bo marzenia się spełniają. Faktycznie dzisiaj to jest zwieńczenie długoletnich naszych starań o remont tej drogi, właśnie 379. Cieszę się bardzo, bo ona powstanie naprawdę z taką już odpowiednią klasą, będzie ścieżka rowerowa, więc my będziemy, myślę, że tutaj wszyscy skorzystają, i mieszkańcy miasta, i naszej gminy, i gminy Dzierżoniów, bo przecież to jest droga skrótna, strefę wielu pracowników z Dzierżoniowa dojeżdża przez nasz Burkatów, drogę transportu rolnego, skraca sobie drogę do pracy przez właśnie Modliszów. Ta droga jest bardzo potrzebna i to jest to, co powiedziałam, to jest alternatywa dla drogi powiatowej przez Witoszów, Dolny Górny i Pogorzałe, a również odciążenie też drogi krajowej, więc tutaj same plusy, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji. Tą drogą już strach było jeździć, pani wójt. Prawda, no tą drogą uciekli nam wszyscy przewoźnicy i mieliśmy problem ostatnio z zorganizowaniem komunikacji, żeby dowieźć mieszkańców Modliszowa do pracy i do szkół. Więc jeździmy teraz przez Pogorzałe, przez Julianów do Modliszowa, zjeżdżamy w dół i to MPK nasze wykonuje, ale to jest naprawdę droga bardzo potrzebna. Myślę, że jak ona będzie wyremontowana, to na pewno i znajdą się przewoźnicy po to, żeby skomunikować Wałbrzych ze Świdnicą po naprawdę dobrej drodze. Prace rozpoczynają się latem tego roku. Kiedy zostaną ukończone? No, patrząc na termin realizacji do 2020 roku, to myślę, że w 2019, jeżeli on się zacznie w tym roku, to w 2019 będzie końcówka. Tam na pewno dużą taką inwestycją będą dwa ronda, które są przewidziane właśnie w realizacji i one zabiorą trochę czasu wykonawcy, ale patrząc po wykonawcy i po podwykonawcy, to my się tutaj spodziewamy naprawdę szybkiej realizacji, bo tak jak powiedział wykonawca, im dłużej siedzą na budowie, tym ta budowa jest droższa i oni nie zamierzają tutaj długo być. Także liczymy na to, że ona się skończy w 2019 roku. Pani wójt, pani ma bardzo dobre doświadczenia z wykonawcą tej drogi, więc mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tak, tak, na pewno to dobrze rokuje, a to ostatnio z wykonawcami tymi drogowymi jest kłopot, więc tutaj bardzo się cieszę, że właśnie rodzima firma, którą znamy, będzie podwykonawcą firmy właśnie z Pomorza. Tak, to jest bardzo ważna droga z punktu widzenia Wałbrzycha, mieszkańców Wałbrzycha, ale też i starego Julianowa. Mamy tam duże problemy komunikacyjne w chwili obecnej, bo dopóki nie będzie wyremontowana ta droga, tak naprawdę to mamy problem z komunikowania starego Julianowa z Wałbrzychem i dla nas to jest bardzo ważne. W ciągu remontu tej drogi na terenie gminy Walin powstaną też i chodniki, i ścieżka rowerowa, także to dla nas to jest mega ważne. Dwie drogi 379 i 383 to są dwie drogi wojewódzkie, które mają przebieg na terenie gminy Walin. Ja wiem, że jeszcze 379, czyli ta, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, nie rozpoczął się remont, przebudowa tej drogi właściwie, a ja już mówię o następnej, ale no marzy mi się remont drogi też 383, która jest z punktu widzenia Walina bardzo ważna. Panie wójcie, marzenia się spełniają. Tak, marzenia się spełniają. To tylko kwestia postawienia sobie celów i osiągnięcia.
Ta droga jest także świetna w kontekście przewidywanego boomu turystycznego w Walinie. Boom turystyczny to myślę, że już jest. Tak? Ja to wspominam, 10 lat temu Zamek Grodno 30 tysięcy sprzedanych biletów, teraz 117. To pokazuje o wielkości wzrostu w ruchu turystycznym. Tak, ona jest bardzo ważna ze względu na ruch turystyczny, który mam nadzieję będzie z roku na roku coraz większy. Bardzo ważna droga. Oczywiście jest stan techniczny zły i bardzo dobrze, że będzie remontowana. A powiem tak, sam korzystam z tego co najmniej 2 razy w tygodniu, więc znam jej stan. Ten stan będzie, no absolutnie różnił się, ten nowy stan absolutnie będzie się różnił od tego, co mamy dzisiaj. Proszę powiedzieć, jak ta droga będzie wyglądała już za chwilę? Znaczy będzie przede wszystkim równa. I to będzie główna różnica. Znaczy tak, nie będzie tutaj różnic dużych w zakresie geometrii, czyli nie robimy jakiegoś drastycznego prostowania tych łuków, które są, zwłaszcza na terenie leśnym. Poza leśnym tam będzie trochę korekt łuków. Natomiast na terenie leśnym generalnie idziemy trasą istniejącą, ponieważ to wynika z warunków środowiskowych. W związku z tym tutaj przebieg jak gdyby pod względem spadków, pod względem geometrii zostanie na tym odcinku z grubsza taki sam. Co istotne jest, to jest tak. Po pierwsze zmieni się radykalnie nawierzchnia, ona będzie szersza, będzie równa, będzie dostosowana do obciążeń ruchowych wynikających z obecnego ruchu. Także każdy samochód będzie mógł przed tym przejechać, przy każdym obciążeniu dopuszczalnym prawem. Czyli na dzień dzisiejszy tutaj jest 10 ton, my projektujemy to tak naprawdę na 11,5 tony na oś obciążenia. To, co jest istotne, to powstaną 2 ronda na 2 niebezpiecznych skrzyżowaniach w Witoszowie i w Modliszowie. One powinny znacząco poprawić bezpieczeństwo ruchu. Powstaną ścieżki rowerowe, które pozwolą separować ruch słabszy, taki, czyli ruch rowerowy, poza jezdnię. Powstaną chodniki na terenach zabudowanym, czyli na terenie Starego Julianowa i Modliszowa. I to pozwoli po pierwsze na zwiększenie bezpieczeństwa, na zwiększenie komfortu, no i przy tym równocześnie trochę skrócenie czasu podróży, chociaż powiedzmy to nie jest takie już bardzo duże skrócenie. Prace zaczynają się latem tego roku i kończą? Tutaj wykonawcę trzeba spytać, myślę, że realny termin to jest koniec 2019. Ta droga, która już istnieje, ona przebiega na terenach leśnych. Nie zmienia ona, nie ma przebiegu, tam jedynie są prostowane łuki, które umożliwią dostosowanie tej remodernizowanej drogi do pewnych parametrów, które są wymagane. Ja się bardzo cieszę, że ta droga będzie modernizowana, jest naprawiana z tego powodu, że jako użytkownik, bo często przychodzi mi tą drogą przejeżdżać, również z tego powodu, że zostaną zniesione po modernizacji ograniczenia i umożliwi nam to prowadzenie w tym terenie normalnej gospodarki leśnej, która łączy się z wywozem drewna. W tej chwili ograniczenie 15 ton uniemożliwia nam wyjeżdżanie z ładunkami drewna, więc jestem bardzo zadowolony. No i rzecz jasna, nie mogę. Działamy wszyscy tutaj do jednej bramki i zależy mi na tym, żeby jak najszybciej ta modernizacja się zakończyła. Inwestycja będzie kosztowała 31 milionów złotych. 28,5 miliona to dotacja unijna.